Dzień dobry, czy się czułem na was? Bardzo serdecznie jestem Pawizon, jest Joszelka i Ren. Hejka. Chyba staruszek Ren. I dzisiaj, moi drodzy, Need for Speed Heat. Dobra, słuchajcie, dzisiaj robimy auta do wyścigu, będą standardowe wyścigi, klasyczne, i dzisiaj robimy auta od 150 do 200 tysięcy. Za dużo hajsu, nie mam aż tyle. Także wzięliśmy kredyt i możemy nagrać odcinek. Tak, wjeżdżam do salonu. Kredyt i odcinek nagrany. Ogólnie problem jest taki, że teraz coraz dłużej będziemy przewijać, ale zbliżamy się do końca ogólnie rzecz biorąc, wszystkich samochodów. Czyli zaczynamy od Astona Martina. Tak, pierwszy. Od Astona. Tak. Zakura, i później i tak mamy dalej. Troszkę tych samochodów do 200 tysięcy. Jest coraz, że tak powiem, teraz coraz większa do że tak powiem, różnica. Do McLarena. Bo staramy się brać po 10 aut mniej więcej, ale za każdym razem teraz w tym momencie praktycznie wskoczyło nam o 50 tysięcy w górę. A ten Aston Martin z pierwszego miejsca nie przypomina wam parę jacha z GTA? Ewentualnie. Dobra, ja wiedziałem, co chcę kupić, więc nawet. Swoje auto. Ja nawet kupiłem, ja nawet już wychodzę. Ja też wychodzę, zaraz zobaczymy. Będę pierwszy. Wiem, że kupujesz to samo. Powiem ci tak, chciałem go kupić, było blisko. Ale wiesz dlaczego go nie kupiłem? Bo ja mówiłem, że go kupię. Nie, nie mówiłeś tego, ale ja już go po prostu mam. No, a ja mam to, którą kupiłeś ty, więc piątka. No Joszela, normalnie. Wiedziałem. Ej, dobrze, kiedyś zrobiłem, bo ja chciałem wziąć Audiczkę, ale... Dobrze, Josi, dobrze. Nie wziąłem, wiesz co, bo dobre. Już mam i już w sumie mam ją zrobioną tak fajnie, nie? Więc nie bym nie ruszał. To znikam. Teraz ja będę miał zrobioną fajnie. Także ja teraz cisnę do warsztatu i w warsztacie oczywiście robimy tuning. Wszyscy. Mm-hmm. Elegancko, tak. Ładnie. Wszyscy? O nie, tak. Ja też muszę, o najgorsze. Musisz. I będziemy tuningować, będziemy robić wizualnie i osiągowo. Joszelka z zobaczymy, kto ładnie zrobi, widzowie będą oceniali. Dlaczego? Oczywiście w komentarzach. Tam, że za mną jedziesz. Nie, ale ogólnie samochód dość fajnie się prowadzi. Tak, tak. Ja nie mam. Ale możesz by mi wjeżdżać paruwo? Nie mam, audiczki, więc audiczka się przyda. Ja się wyspiłam tam paruwo. No, to coś proszę tam nie reszta. Nie. Coś przede mną ukrywasz? Żartuję. Okej, wy też macie 10 na 10 chyba? Nie, czekaj. 8 na 10 macie. Ja mam 7. 7 na 10 tam było? Dobra, okej. Nie pamiętam. Ja też właśnie pamiętam, że tutaj było dużo właśnie. Co to za maska? Dobra, tylko ta jest dobra. Zaczynam od progów. Kurczę. Jak zacząć to od dna? Wiesz, mi się nie podoba mi się tuning tego teraz. Dobra, zostawię sprzedać? To. A. Widziałeś moją Acurę? Dobra, dawaj mi to, niech będzie. Chyba nie. To. Najgorzej, a była potężna. Okej, czekaj, co my tu o, mamy? Tak, 2000 za ten zderzak. Opłacę. Nie, co? Dobra, to weźmy to. Nie, to zechciałam. Daj mi Miśka. Nie wydałam więcej hajsu niż bym chciała, no kurde. Okej. Weźmy Misiek. To sprzedamy kolejną. Dobra, weźmy to. Kolejna nerka? Nie. Czy mogę dach tam? Nie, dachu też nie mogę. Ja mam 3. Masz 3? Chyba 2 nie są twoje. Wydawało mi się, że to jest więcej opcji tuningowych, ale się okazuje w ogóle, że to jakaś lipa. Może przy innych jakichś rzeczach będzie coś. Dobra, wezmę, że coś tuninguje, to coś pozmieniam w tym aucie. Dobra, wezmę, to zrobię trochę takie szersze. Mi to proponuje white body, okay. Benny official white body. Ale jak już robić white body, to wersja kosmos. No ja robię takiego... Nie wiem, ale odnoszę wrażenie, że chyba tutaj tuning jest bardzo podobny do Audicy. No. Jest taka możliwość. Nie zmieniaj widoku, tak dobrze patrzeć jest. Coś takiego. Lustereczka. Powiedz przecie. Lustereczko. Tak jest. Paweł, najlepszy na świecie, najpiękniejszy na świecie, tak? Jak tak. Tak to szło jakoś? Jakieś, znaczy co? Jakieś zepsute lusterko. Tak to szło chyba, nie? Ja nie pamiętam. Dlaczego lusterka nazywają się Chidori? Żebyś pytała. O. Drzwi? Zapewne. Zapytam. Drzwi noli? System audio montowany na dachu? Dobra. Ja robię kosmiczne auto ogólnie. To ja zrobię nie z tej ziemi. Z innej ziemi. Nie z tej czy z tamtej? Tutaj wygląda to... Właśnie tak. Chyba, kurczę.
To by pod driftowóz wchodziło bardziej chyba, więc wezmę coś takiego. Ty już tam nie driftowozu. No. Driftowozy to był w ostatnim odcinku, kto oglądał, ten wie. Dokładnie. Tak jest. Było tak dawno, że już nie pamiętam. No, widzisz? No ja prawie też. Właśnie dobra, nie widzę. Zderzak. Właśnie. Tak. Okej, okay, niech dobra, będzie. Wezmę cię, ale ładny. Kogo ładny weźmiesz? Jest auto. Kogo weźmiesz? Auto. System audio może nie, na razie, spoiler. No, auto jest bardzo ładne. Aha, transparentny, tak. Spoiler. Dobra, myślałem w ogóle, że tutaj coś w powietrzu wisi, a to w ogóle jest jakiś... Transparent, spoiler. Wow, taki oczysty, normalnie. Niewidoczny. Ja robię taki kosmiczny teraz w tym momencie samochodzik. Co jest? Co to jest za spoiler? To znaczy kosmiczny. Dobra, zobaczysz później. No to totalnie. Właśnie, no dobra, zobaczę później. Aha. Okej, okay, to jest... To szybka jest w ogóle. To jest dziwny spoiler, który wygląda mi na parapet. Więc ja go wezmę, bo jest dzięki temu będę mógł tutaj całą rodzinę posadzić. Ren, czy ty już robiłeś spoiler? Robiłem, okay, wziąłem ostatni, jest najlepszy. Gigachat. Dobra. Zobaczmy, co tu mamy. Układ wydechowy. Dobra, tym razem montuję dyfuzor, bo nie wiszą jak te, nie wiem, nie powiem co. Okej, okay, zobaczmy sobie może z tej strony. Ale który okay. Lepiej nie mówić. O, to fajnie wygląda w sumie. Tak, ale można pomyśleć. Dość ciekawie. Pomyśleć można. Dobra, ewentualnie. Idę dzisiaj na ilość. Na ilość? Tak. Jak to? Owiewki na tylny zderzak. Dobra. Powiem tak, że... Pytanie, czy to jest dobrze? Nie pasuje specjalnie jakoś, czy... więc... Okej, okay, chyba zrobiłem większość rzeczy już. To zostało teraz zrobić felgi. Starcze zaciski. I za chwilę felgi. Przepraszam, powiedziałeś starcze zaciski? Starcze. Co, o co chodzi? Starcze zaciski, tak. Dokładnie. Jakie starcze? Te twoje. Dobra, wezmę chyba kosmiczne felgi. Ty zrobił cichy. Kosmiczne felgi w takim razie poproszę. Okej, okay, oczywiście wiadomo, że tutaj tak. Dobra. Felgi również. Więcej tutaj numer. To był ten. Poproszę, dziękuję. Poproszę 5 kilo. Rozmawiasz z kimś jeszcze tam? No. No, z mechanikiem, ma własnego takiego wyimaginowanego. Dobra. No to mam coś zrobione mniej więcej. I biorę się za kolorowanie standardowo. Nawet nas nie słucha. No bo tam ty mówisz o jakichś starczych zaciskach, ja nie wiem, o co ci chodzi. Totalnie się wyłączył, jakby tu zdalny starzec. No. Jest moc. No i co jest, jest moc, typowo, co by powiedział starzec. Tak. Podpięty do... No nie. Tak to nie. Spięty starzec powiedziałeś? Spięty to musisz oberwać. Helga? Ja tam nic nie wiem. Ja nic nie mówiłem. A jednak ja coś słyszałam. Była to tylko wasza wyobraźnia. Nieprawda. Nie chcę, żeby mi zamykać w teraz języku. Znikam. Simsalabim. To kojarzę, ten wie. To może teraz zajmę się łoponami. Dobra, no ja teraz sobie tutaj nakryję winyle. O, daleko. Daleko to można pojechać z tym autkiem. Niedaleko? No nie wiem, czy daleko byśmy mogli pojechać tym autem, bo mogliby je zabrać. Pożyczyć i nie oddać. Ren? O. Jeśli chodzi o winyle, to przypomina mi się pan Gąbka. No, ten winyl, co miałeś, jest... wiesz? Znaczy, no nie tak, winyl, no tylko tak, ale... malowanką. Tylko nie wiem, dlaczego jej się przypomina. Zobacz, nie wiem, jak nie zrobił. To no już tak daleko zajechałaś tam? Dobra. Nie, to nie byłaś jestem tak daleko. Jestem teraz ciekawy. Szybko. O nie. Widzę już na miniaturce, nie. Jeszcze szukał, ale nie wiem, który ja chcę.
Wydaje, że jeszcze szukam. Nie, nie mogę zepsuć tak potężnego auta. Nie mogę. Najgorzej. Dobrze, to ja to zrobię. Nie. Dlaczego nie mogę tego wybrać? Gro! Powstrzymajcie ją. Nie będą mnie powstrzymywać. A powinni. Ja aż się popłakałam. O nie. Ale nie, winny zostaje taki jaki jest. Dlatego koło trzeba tego do zrobić. Tak, pewnie. Ale kolor po prostu. Mhm. Taki różowy muszę znaleźć. Znaczy, ciekawe, czy znajdę taki bardziej niezbyt różowy. Ciężka sprawa. To będzie idealne. Sytuacja prosta nie jest. Jest jak najbardziej prosta. No tak, z tymi kolorami, po prostu, żeby coś dobrać. To ja już skończyłam. Mam się zastanowić, pomalujemy za kilka lat. Ja już skończyłam. Okej, okay, auta zrobione, moi drodzy. Ja mam 383 mocy, Joszorka 388, Ren 385. Tak. Czyli w miarę podobnie. Zostało mi 800 dolarów mi zostało. Czy jesteście zadowoleni w ogóle z tego, co osiągnęliście, czy nie? Tak. I wam się podobają. Zdecydowanie okay, tak. To najważniejsze. Myślę, że Yoshi podejrzewa, ale tak naprawdę nie wiem, bo będzie zaskoczony. Wychodzimy. Ja na dzień, chcę wychodzimy. Zobaczyć. Ja domyślam się dwóch opcji, ale zobaczymy, która będzie prawidłowa. Zaraz zobaczymy, widzowie też zobaczą, widzowie napiszą, które auto mi się najbardziej podoba. Cóż, każdy ma inny gust, wiadomo. Myślałam, że winy po prostu wziąłeś z tamtego. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy, gdzie wy tam jesteście. Nie, był dobra, dalej. Joszelka, okej, okay, widzę ręcz przemieniać. Nie, no bez jaj. To jest normalnie SpongeBob i Patryk. Joszelka ma jeszcze tak na tyłeczku te porty jego. Tak, mam porty. Ja też mam porty. No, też ma portki. Dobra, więc moi drodzy, jeśli chodzi o Need for Speed, to chyba wygrywam, jeżeli chodzi o auto. Jak to? No, masz najmniej stuningowane. Wasze to jest bajkowe. Masz najmniej stuningowane. Mamy najbardziej stuningowane wizualnie. Tak. Dobra, moi drodzy, więc pora co? Pora na wyścig, nie? Pora na wyścig, dobra, jedziemy. Idę szukać wyścigu. Dobra, słuchajcie, dojeżdżam właśnie do portu. Tu jest port, tor wyścigowy port. Tak skojarzyło mi się od razu z portkami, które ma Joszelka. Dobra, zapraszam grupę. Wskażę, że nie mam portków. Także słuchajcie, port, portki, Patrick. Tak. Patrick Swayze, you mean? Tak. From Dirty Dancing, yes. Tak. Dobra, słuchajcie, więc zobaczymy, które auto jest lepsze do wyścigów. Czy moja Honda? Kto jest hondziarzem w komentarzu? I Audi kontra właśnie także... Mm-hmm. Kontra dwa Audi w sumie. Tak. Paweł kontra bikini dolne. Aha. Tak. Tak. Okej, okay, dobra. Matko. O. Ale mi robią zdjęcia, tam my kamerują. Robią wam zdjęcia, no właśnie, no, ja nie wiem. Zdjęcia. Podziwiają. Dobra, uwaga. Lecimy. Pamiętajcie, to jest tylko zabawa. Tylko tak zabawa? Nigdy. Tak jak przegrasz, to się nie wkurzaj. Nie będę się wkurzał. Nie atakuj mnie, przestań mnie atakować. Ja? Nigdy tego nie robiłem. Akurat. Za kogo ty mnie uważasz? Akurat to ty masz auto. Przepraszam, jak to pojechało się prosto, a jeszcze raz zaczęłaś skręcać. Tak, zaczęłam skręcać, bo był zakręt lekki. Ała. Nie było lekkiego, to był lekki. Był lekki zakręt. Uspokój taki... się tam. O nie. Dobra. Jedziemy z tym, jedziemy. Proszę państwa. Tylko dwa okrążenia w ogóle. O, faktycznie. Dobra. No, tylko dwa? Dlaczego? Dlaczego? Bo tak. Nie! Tak. Strasznie ostry zakręt był, nie? Ja się zastanawiam, dlaczego będąc za Pawłem mam do niego kilometr, a ja ominąłem punkt kontrolny. Aha! O nie! Oszukuję! Tak, jechałeś tutaj.
Nie, pojechałem prosto, bo mama wbiła do pokoju i coś gada. No super. Dzięki, mama. Mama ci wbiła do auta i coś gada? Jak to? Tak, też. No sobie pojadę. To sobie pojadę trzy okrążenia. Ogólnie muszę powiedzieć, że to jest jeden chyba z najszybszych wyścigów, jakie teraz robimy, bo zwykle mieliśmy auta po 250, 260, a teraz mamy nagły przeskok, mamy auto powyżej 380, więc... No coś tam jest. No. O nie. Dobra, ale za tobą Józefka. Widzę, ale dalej nie jesteś, w sensie nie jesteś na końcu stawki ogólnie, tak żeby nie było. O, jest, zaliczyło mi punkt, mogę odrabiać to. Odrabiam straty. A to nie cofnęło cię? Aha. Nie. Nie, no to nie Forza. Aha, no tak, no w Forzie jest takie coś, że cofnie. No tak, a tutaj przyjechałem ma, całe kółko do przodu. Dobra, Yoshi, to nara, o ile odrabiać. Co? Faktycznie zrobiłeś całe kółko? Tak. O nie. To całe okrążenie zrobiłeś? Wiem, że pojadę sobie trzy. Tak, gdy już zauważyłem, to było za późno. Okej. Okay. Znaczy dobra, nie było komunikatu. Muszę powiedzieć, że to był krótki dość wyścig, a... Renda trochę dłuższy. O, ostatnie okrążenie. Znaczy, dobra, Renda przyjedziesz, ja rozumiem. Renda co mówił, że są dwa okrążenia, zaraz tam trzy. Ciekawe, czy dogonię w ogóle tego 11. Nie masakra. Wiem. Masakra, słuchajcie. Zdarza się, zdarza się. Ogólnie ten wyścig jest krótszy, więc nie wiem, czy nie będziemy musieli zrobić trzy wyścigi. Zobaczymy. No nie, bo mamy szybkie auto strasznie. Ty, widzę tego 11 w ogóle. To, że go widzisz, to nie wiadomo, czego wyprzedzisz. Tak. Dokładnie. Więc Bobowa Moc, Krabo Burgeru. Pojedziemy do wyścigu, który nazywa się Roller Coaster. Ha, 11! Jej! Lepiej niż 12, 10. O, co tu jest? Pada! Dobra, także ja już jadę powoli do Roller Coastera, więc już się boję, co to będzie. 9. Pod taką nazwą. 8. 7. O! Okej. Okay. Ci czwarty! Idzie? Nie! Trzeci! Wyjechałeś do trzeci? Idealnie! Okej. Okay. Udało się, nadrobił. Całe okończenie nadrobił. Okej. Okay. Nice! Nadrobiłeś całe okrążenie. To przynajmniej jest hajs. Tak, to prawda. Pan pod nadgonił. Nasmażyłem krabo burgerków, no i nadgonił. Dobra, daj Ren, jak będziesz już w tym na już sesji. Już mogę zaproszenia wysyłać. Wysyłaj, nie krępuj się. Tak, już można dawaj. Wysyłać? Dobra, okej. Okay. Proszę bardzo, zapraszam grupę. Akceptuj. I lecimy. O, policja. Dzień dobry. Mimo, że nie wygrałem, ale podobał mi się wyścig odrobiając wszystko. Wiesz co, no, zaskakujący finał, no, nie, że jednak dojechać na trzecim miejscu. No. Dokładnie. No ale to jest magia właśnie szybkich samochodów. To jest magia szybkich kierowców. Można zrobić. Można, wszystko można zrobić. Wystarczy wyrzucić mamę z auta. Tak jest. Parodii. Dokładnie. Dobra, no to zobaczymy. Drugi wyścig. Nie wiem, czy będziemy robić jeszcze jeden. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Zobaczymy czasowo. Zrobimy to standardowo dwa wyścigi. Roy Quarter. Może więcej niż 3, 10, 15. Patrick. Okej. Czekaj, a teraz ja jestem z przodu. Ty byś gąbką, czy ja? Tak. No. No to pewnie dlatego, bo ty nasiąknąłeś bottom. Ej, Boże, zakreślili mnie tu. A ja w ogóle jechałem cześć, z dobrego miejsca. O, tam jest akurat. Ała! Przepraszam. Ale poździerałem. Gdyby się tu wymijamy. Dobra, jedziemy. Trzeba gonić tego Pawla. Paweł 4 i ty. Tak, coś, trzeba. Co się stało z Pawłem 3 i ty? Bo to 4 to jest sport. Okej, rozumiem. Zakręt, uważajcie na zakręt. Nie ma problemu. Nie, na tej miejscówce mam zawsze mniej FPS-u, bo z Boże. A GTA, słuchajcie, też GTA, no, ale halo. Są miejscówki, gdzie jest znacznie mniej FPS-ów, a są miejscówki, gdzie jest znacznie więcej tych FPS-ów. Poddaj się mocy SpongeBoba. Zakręt. Tak, zdecydowanie zakręt to był. To tu jakieś barierki, no, zrzucasz mi na buzię z SpongeBobową. Klawiatura kontra pad. W ogóle tutaj nie chcę mi auto skręcać. Są problemy. Ja widzę, że sobie radzisz. To strasznie kiepsko im idzie. No co jest, co tu tak... Uhu. Ja to z całym peletonem jadę. Za czym? Peletonem. Z peletonem jadę. Z czym?
ty, Ren, tam gąbko jedna, ty. Gąbka ty musi teraz pokazać, że gąbka nie była taka zła. Mówisz? Wyciśnij trochę mu tam wody, będzie już bardziej ślisko. Ja tu właśnie wsiąkam całą wodę, więc będę miał lepszą przyczepność. No tak, ale jemu tam musisz trochę tej wody zostawić. Ty, normalnie siedzi mi gąbka z tyłu na tym. Na wyrzaku? Weź mi tam wyszory ładnie. Ty, zakręt! Czekam. Właśnie. O, dobra, idziemy łeb w łeb. Łeb w łeb z gąbką jakiś. Uwaga. Wow, co ty robisz? Co ty robisz? Co ty się wziąłeś tam? Cały czas tam byłem. Nie wiadasz. No. Prawie, że peleton nas będzie zaraz doganiał. No. Ja cię kręcę. Ren, co ty tam robisz? Weź tam te barierki zostaw. Nigdy. Barierki zapożyczam do domu. Przydadzą mi się w domu. Barierki ci się przydadzą w domu? Okej. Okay. No, drewniane, połamane. Robię most. Będzie składał jak zapałki. On jeszcze mi próbuje zagadać, bym popełnił jakiś błąd i go nie dogonił. Nie, ja cały czas popełniam błędy. Nie, spokojnie, nie zagaduj. Ile jest 2 plus 2? 10. 7. 7, już powiedziałem. Co ty gadasz? Poważnie? Zależy w jakiej kulturze. Kulkurze? To też. Tak. Kulkurka. Ale zważył, że ty na zakrętach dobrze ten sobie radzisz. Tak, bo audiczka jest świetna na zakrętach. No. No. Nie tracę na zakrętach aż tak. No. Prędkość. Tak. A? Dawaj, zwolnij, to ciebie wyprzedzę. Staram się. Staram się zwolnić za ciebie. Dzięki. Specjalnie, for you. Dzięki. Chyba for you. To zwolnijcie dla mnie. Dobra. I teraz tu zakręt. I teraz trochę nitro. Zostaw to nitro. Ciężko się te butle ładują, coś? O nie, zepsułem ten zakręt. Dobra. Dobra. Ojej. Ja mam do was kilometr, więc... O nie. Ja cię kręcę. Dobra, dawaj tu zakręcior. A tak, akurat jak tu jestem, to sobie to jakiś, zrobię. Jakiś as tutaj jedzie, as przez stworzy. Bo na pewno nie drogi, ale mnie wypchał. Zakręcior. Wypchał mnie. Mamy to. Ja sobie tam doładowanie buty zostawiłem na koniec, w razie czego. Jakiś błąd popełnił. Mhm. Także tak. Nie wykorzystywałem żadnych buty tak za bardzo. Dodatkowy. Ja mam aż 4. Udało się dojechać. Trochę się spociłem. Trochę? No. Okej. Jeśli to ma być trochę, to ja dziękuję. Mówisz? Dobra, słuchajcie, dojeżdżajcie tam w takim razie do Mięty. Cześć! Dlaczego to zrobiłeś? A ja tymczasem sobie to zrobię dziki skok. Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego? Jestem prawdziwym SpongeBob przyjacielem. A, no tak. Co? Patryk jest na drugim miejscu. Hop. Hop, hop. O, patrzcie teraz. Fuuuch! I billboard rozwalony. Tak? Przykro. Panie, tak. Na koniec odcinka jeszcze dalej, moi drodzy. Także pa, do następnego. Trzymajcie się. Pa, pa.